test, okej okay, to nawet wszystko działa chyba, no to tak, będę miał prezentację o kryptografii albo o tym jak jej nie robić i kim ja w ogóle jestem, co ja tu robię, no więc pracuję w CERCie, tak jak kolega Maciek przed chwili, tu już go poznaliście, w wolnym czasie gram w CTF-y w swoim zespole no, P4, w sensie trochę moim, bo go współzałożyłem, lubię kryptografię i algorytmikę, stąd też temat tej prezentacji, no i lubię koty, stąd będzie dużo zdjęć kotów, ale tylko takie w internecie i na zdjęciach. No i coś tam robiłem z kryptografią, jakieś dekryptory nawet napisałam. Są na stronie certu, więc coś tam może wiem, może nie. No i jak ktoś chce mnie znaleźć w internecie, to są linki na dole. Albo można po prostu po prezentacji zagadać. I temat wziąłem z tego, że zobaczyłem sobie na stronę Pisajców. No i pierwsze dwie prezentacje, które były nadesłane, były o kryptografii. No to pomyślałem sobie, ok, no to pisać, co są teraz prezentacją o kryptografii, ja też coś powiem o kryptografii. I no i w zasadzie tyle. Drugi temat jest taki, w sumie czego nie robić, jest tak overflow, bo jakoś tak przypadkowo wyszło, że połowę rzeczy, witam, które chciałem powiedzieć, które są złe z kryptografią, okazało się, że to jest dlatego, że ludzie źle kopywali kod po prostu z internetu. No i trzeci temat jest, że wyśmiewam się z niewinnych ludzi, ale tak naprawdę nie wyśmiałam się z ludzi, tylko wyśmiałam się z ich kodu, więc to nie jest takie personalne. Wiadomo, że każdy popełnia błędy, więc mam nadzieję, że nikogo nie urażę tą prezentacją. Zresztą nikt pewnie z internetu nie zobaczy tej prezentacji, tak ze taka więc agenda. Najpierw będą szyfry blokowe, mam nadzieję, że nie wszyscy zasną wtedy. No i tak będzie kilka minut teorii, później jakieś tryby, dziwne rzeczy. Później będą funkcje skrótu i co można z nimi zrobić i czego z nimi nie należy robić i zakończymy własną kryptografią i czy ją robić, czy jej nie robić i może jak łamać różne takie algorytmy. No i takie, że mam bardzo dużo slajdów, to będę trochę pędził, dlatego zaczniemy już od szyfrów blokowych. No i co to są szyfry blokowe? Szyfry blokowe to są, tak, szyfry, każdy wie co to są szyfry, mam nadzieję. No czyli coś takiego, co nie chcemy, żeby ktoś inny potrafił zeszyfrować. Podsumowują, jakiś nasz przeciwnik, wróg. No i szyfry się dzielą na symetryczne i asymetryczne. Szyfry asymetryczne to jest taka trochę czarna magia matematyczna i są trudne, i zazwyczaj tam są jakieś operacje matematyczne i o tym się papery pisze. I one faktycznie są trudne, ale też przez to są do nich biblioteki dobra, które nie pozwalają po prostu programiście zrobić błędu. Więc przez to rzadko się zdarzają w prawdziwych aplikacjach błędy z, aplika z kryptografią symetryczną. Ale. No tak, to jest też najnowsza dziedzina kryptografii, powstała jakoś tam niedawno. No i stąd różne magiczne rzeczy się da robić, których kiedyś się nie dało. No i o nich tu w ogóle nie będzie. Za to ciekawsza dla nas jest kryptografia symetryczna, czyli kiedy szyfrujemy tym samym kluczem, którym deszyfrujemy. No i też mamy szyfry strumieniowe, które polegają na tym, że w zasadzie ktoś bierze klucz i generuje z niego dużo jakichś losowych bajtów, a później plaintext, czyli dane, które chce zaszyfrować, Xoruje z tymi bajtami, no i wychodzi mu jakiś cypher text. I teraz nie mając tego klucza, nie da się zeszyfować cypher tekstu, no bo ktoś nie jest w stanie zgadnąć, jakie to były bajty wygenerowane losowo. No i to w teorii to nie musi być ksorowanie, ale w praktyce prawie wszystkie szyfry strumieniowe tak działają, więc to jest dobre uproszczenie. No i z prawej strony jest obrazek, jak ktoś lubi obrazki, nie wiem, czy coś z niego wynika, jestem słaby w obrazkach, za to lubię kod, więc z lewej strony jest kod, Taki poglądowy, jak to może wyglądać. No i trochę inaczej jest z szyframi blokowymi, bo tam nie szyfrujemy bajt po bajcie albo bit po bicie, tylko dzielimy sobie dane na jakieś bloki i te bloki po kolei szyfrujemy jakąś magią. Znaczy jest jakaś funkcja na przykład AS, który szyfruje tylko dane o wielkości dokładnie 16 bajtów. Więc dajmy as 16 bajtów, on robi jakąś magię magię i wychodzi z tego 16 bajtów, który jest zaszyfrowany jakimś kluczem. No i żeby coś takiego zaszyfrować, no to trzeba najpierw podzielić dane na bloki o długości tych 16 bajtów, a później je jakoś zaszyfrować. Można to zrobić tak jak na tym obrazku, czyli po prostu szyfrować każdy blok osobno i sklejać. Okazuje się, że to nie jest bardzo dobry pomysł, ale o tym jeszcze będzie. No i przykłady to jest na przykład 3D z AS albo Blowfish, z czego najpopularniejszy jest AS oczywiście obecnie. No i... Jest taki problem, że jeśli mamy na przykład 4 bajty, jakie chcemy zaszyfrować, no to ciężko to zrobić ASM, bo AS chce 16. Nie chce 4, nie chce 5, nie chce 20, tylko chcę 16. Więc trzeba dopełnić jakoś te bajty. No i jednym z takich rozwiązań jest PKC7. Czyli jeśli brakuje nam jednego bajta, to doklejamy 1 bajt wartości 1. A jak brakuje nam dwóch bajtów, to doklejamy 2 bajty wartości 2. A jak trzech bajtów, to 3 bajty wartości 3 i tak dalej do 16 do 15, bo jak mam, brakuje 16 bajtów, to znaczy że niczego nam nie brakuje to wtedy doklejamy 16 bajtów wartości 16, bo tak, żeby było jednoznacznie. No i niektóre biblioteki to robią dobrze, na przykład php.mcrypt bodajże to robi źle, czyli dokleja zera, czyli nie da się tego jednoznacznie zdjąć, no ale po prostu php, tak, nie, nie bardzo jestem fanem tego języka, Współczuję ludziom, którzy programują w php, jeszcze o nim będzie zresztą. No i teraz większy problem jest taki, że jak już mamy te 16 bajtowe bloki, no i mamy jakąś wiadomość, która się już dzieli na 16, bo zrobi się padding, co można zrobić dalej? No Jedno rozwiązanie jest oczywiste, tak jak było poprzednio. Czyli po prostu szyfrujemy wszystko osobno. To się nazywa tryb ECB naukowo, bo w kryptografii wszystko musi mieć jakiś kryptonim i nazywać się skomplikowanie. Ale po prostu chodzi o to, że szyfrujemy wszystko osobno. Czyli pierwszy blok tekstu, pierwsze 16 bajtów szyfrujemy i to jest pierwsze 16 bajtów w wyniku. Później drugie 16 bajtów szyfrujemy i to jest drugie 16 bajtów w wyniku. I tak dalej aż do końca. No. i to brzmi jak dobry pomysł na początku, ale okazuje się, że ma bardzo dużo problemów w praktyce i nie powinno się tego w ogóle stosować. Tylko, że niestety jest to domyślnym trybem w większości bibliotek ciągle, bo nie wymaga żadnych dodatkowych danych, więc jakoś tak wyszło, że to jest default. No i na przykład w Pythonie, który, którego szanuję, tak? Python dobry język. W PyCrypto ciągle to jest domyślny tryb i dużo ludzi tego używa, nasz może nie dużo, no ale zdarza się ciągle. No i wyobraźmy sobie, że mamy taką historię, że mamy jakąś stronę, w której mamy ciasteczka, bo lubię ten przykład, dużo, dużo dzisiaj będzie rzeczy w takim formacie. Mamy stronę i ta strona ma jakieś ciasteczka i prze, zamiast trzymać się informacji w bazie danych, no to myślę sobie, oszczędzę na bazie danych, bo będę trzymał informację u użytkownika, ale te informacje będą zaszyfrowane, więc użytkownik sobie ich nie zmieni. No i na przykład aplikacja trzyma, po zalogowaniu użytkownikowi da jakieś ciastko, które wygląda tak jak tutaj, że w ciastku jest nazwa użytkownika, i w ciasku jest pytanie czy odpowiedź, czy użytkownik jest adminem, czy nie jest adminem? No i może to wygląda dobrze na pierwszy rzut oka, w sensie ciastko jest zaszyfrowane, tak? Nikt go nie zmodyfikuje, takie jest założenie, tylko że to tak nie działa. Dlaczego to tak nie działa? No bo przykładowo, jak zaszyfrujemy sobie użytkownika o nazwie MSM, to mu nikt w ogóle, nie wiem czy cię pochwaliłem, ale tak. Więc jeśli zaszyfrujemy sobie ciasko do użytkownika MSM, no to wychodzi jakieś takie coś. I z tego szyfrujemy te dane po lewej, niebieskie. Wiem, że pewnie nie widać z tyłu, albo ze środka, a wychodzą nam te dane pomalęczowe, czy jakieś zaszyfrowane bajty, które, no, atakujący nie jest w stanie ich zeszyfrować. Tylko, że jeśli aplikacja jest na przykład open source, to atakujący nie musi ich deszyfrować, no bo w zasadzie to wie, wie co jest w tych danych, więc jakby jedyne czego nie może zrobić, to wygenerować sobie własnego ciastka, które mówi na przykład, że name msm has admin true. Tylko, że powiedzmy, mamy sobie użytkownika Hacker, no i on sobie wygeneruje, najpierw sobie użytkownika że o nazwie Hacker, no i tego się działa, wychodzi takie ciasne jak na górze, które może widać, a później założy sobie takie hakerskie, hakerskiego użytkownika, który się nazywa Hacker, True, dużo spacji, X, tego już na pewno nie widać z tyłu. No i wychodzi takie coś jak na dole, wiem, nie widać, ale the point is, że atakujący. Może sobie podzielić Cyphertext na bloki i wie, co się znajduje w każdym bloku zaszyfrowanego. I nic go nie powstrzymuje, żeby sobie wziąć i poprzeklejać kawałki tych bloków. To są posklejane kawałki z obu ciasteczek. No i tak ten pierwszy kawałek jest z pierwszego ciasteczka, drugi z drugiego ciasteczka, trzeci znowu z drugiego, czwarty z pierwszego. I jeśli tak poskleja, to okazuje się, że no mamy ciasteczko. To jest poprawny JSON po lewej. Więc atakując sobie przekleja te pomańczowe kawałki, nie wiedząc, do końca, co tam się znajduje, znaczy nie mogą się zdeszyfrować, a do serwera wysyła, no serwer sobie deszyfruje i wychodzi to niebieskie. Czyli poprawny JSON, dekoduje się ładnie. O nie, zostaliśmy zhakowani. Znaczy użytkownik hacker dostał ciasteczko, które mówi, że jest adminem. I może teraz, nie wiem, usunąć rzeczy z naszej strony. No i to jest oczywiście kompletnie wymyślony przypadek, na pewno nikt tak nie robi. Przynajmniej tak myślałem, ale jak sprawdziłem, czy internet się ze mną zgadza. Tak, to jest inna, że inna rzecz, którą można zrobić źle w trybie CB, czyli ostatni bajt może sobie brute no ale to jest mało praktyczne. Sprawdziłem, czy internet się ze mną zgadza, no i okazuje się, że się nie zgadza, bo pierwszym wynikiem mojego zapytania o szyfrowanie w PHP było, jak najlepiej zaszyfrować ciasteczka. I odpowiedź, który, która jest na, którą Google mówi, że no real reason not to go with AS, czyli nie ma powodu, żeby nie szyfrować AS-em, najlepiej użyć trybu CBC, co w sumie też nie pomaga, ale o tym później. No i nawet sobie kliknąłem w ten link, wchodzi tam takie arcydzieło kryptografii, które, no tak, arcydzieło kryptografii, które no, znajduje się pod tym linkiem i co ono właściwie robi? Po pierwsze szyfruje ciastka, co już samo z siebie jest głupie. Nie polecam najgorszemu wrogowi, żeby sobie szyfrował ciastek na stronie. No ale to już ok, ustaliliśmy, że samo pytanie bo jak zaszyfrować ciastka, więc ok, powiedzmy. Ale jest w tym więcej problemów. Na przykład jest użyty IV w tym. A jeśli ktoś uważał, to zauważył, że nie powiedziałem dotychczas słowa IV, bo w trybie ECB nie ma czegoś takiego IV. IV to jest coś, o czym będziemy mówić później, co występuje tylko w trybie CBC. No ale ktoś tutaj napisał kod, który szyfruje trybem ECB i dodaje parametr IV. To jest parametr opcjonalny w php. A php jest zbyt fajny, żeby się przemówić, że ktoś mu daje niepotrzebne parametry. Więc sobie spokojnie szyfruję i w wyniku, oczywiście, każde szyfrowanie daje taki sam wynik. Czyli IV jest kompletnie ignorowany, ale jak widać, nie ma tu żadnego warninga, nie ma niczego. No, PHP jest szczęśliwy. Tak, nie lubię tego języka, no, ale to nie jest jedyny problem z tym kodem. Można iść dalej. Na przykład to wcale nie jest AS256. To trochę brzmi jak AS256, bo AS to jest Rindel, a 256 to jest 256, ale. Tak naprawdę to jest tryb szyfrowania, który jest używany prawie że wyłącznie w encrypcie w PHP, który jest bardzo hipsterski, który jest mało zbadany, a którego dużo ludzi używa, bo nie wiem, myślą, że to jest AS256. No i to jest odmiana Rindela, która ma 32-bajtowe bloki, no ale właśnie prawie nikt jej nie bada i prawie nikt jej nie używa. Więc tak, kolejna pomyłka, ale to nie koniec, bo po pierwsze, dlaczego. Klucz się nazywa sold, to trochę mnie martwi, bo to znaczy, że ktoś nie wie w zasadzie co pisze, jak nazywa parametry, a po drugie stream, co oznacza, że jeśli dane się kończą na spację na przykład szyfrowane, no to jak zaszyfrujemy te dane i zdeszyfrujemy, no to spacja będzie ucięta. To nie jest jakiś wielki problem może zazwyczaj przy ciastkach, no ale to znaczy, że ktoś nie testował kodu prawdopodobnie jakoś dokładnie i może jest więcej problemów. Tak, no więc poznaję całą się nad tym kodem, ale na pewno nikt go nie używa, prawda? No, niestety nie, bo wyszukałem sobie go tak z ciekawości na GitHubie i okazuje się, że jest 6000 wyników prawie że i wszyscy ci ludzie szyfrują Liderem 256 i wszyscy ci ludzie mają jakieś salty w parametrach, prawie wszyscy, i wszyscy ci ludzie prawie przekazują IV do funkcji, która nie potrzebuje IV. No, fajnie, cieszę się, że ludzie czytają Stack Overflow, tylko że mogliby zastanawiać się, czy na pewno robią dobrą rzecz. No, tak, zmartwiło mnie to trochę. No, i na przykład pierwszy z brzegu, przykład, który kliknął, to była jakaś strona, która robi dokładnie to, co pokazywaliśmy wcześniej. Czyli szyfruje sobie użytkownika i informacje o nim przy logowaniu do ciaska i wysyła go później użytkownikowi. I robi to dokładnie tą funkcją, która jest na stacku Albo kolejny przykład, czyli funkcja, która znajduje się w jakiejś stronie od e-commerce, czyli są koszyki, ludzie tam klikają produkty, kupują produkty. E-commerce jest open source. W korzeniu go już chyba nie używam, prawdopodobnie z uwagi na jakość kodu, bo nie mogą znaleźć działającej instancji. No i fajne jest to, że mamy parametr title, który możemy sobie ustalić na dowolną wartość, jaką chcemy. Czyli możemy sobie nadać jakiś tytuł transakcji. Sekunda. No i to, że możemy sobie nadać tytuł transakcji, to znaczy, że możemy tam dowolne dane, jakie użytkownik by chciał zaszyfrować, zaszyfrować. Na co nam to się przyda? Jak widać tutaj, jest, znaczy pewnie nie widać, bo to jest na dole slajda. Dane, które są wysyłane do komunika są serializowane, czyli wrzucane do jakiegoś Czy To jest na górze slajda, więc już coś widać. No i te dane wyglądają na przykład tak. Czyli mamy jakąś cenę, mamy ilość, mamy tytuł. No i możemy sobie zrobić, właśnie, jakąś testowy zakup, znaczy albo sobie lokalnie postawić, oczywiście, i zrobić testowy zakup. No i ciasteczko będzie wyglądało tak, jak tutaj. Czyli mamy jakieś kody o nazwie kod123, mamy sobie testowy tytuł, testową ilość, testową cenę. Cena tutaj wynosi 100. No i 100 złotych to trochę dużo, albo dolarów, w sumie Więc chcielibyśmy trochę mniej zapłacić. No jak to można zrobić? Znaczy atakujący chciałbym nie zapłacić. Więc można sobie założyć na przykład, trochę pokombinować i wymyślić, że można założyć sobie coś, co się nazywa tak. Znaczy dać taki tytuł. No, i wtedy PHP to serializuje bez problemu. Będzie wyglądało ładnie. Wszystko się dobrze serializuje. Tylko, że w serializowanych danych będziemy mieli takie coś. Tutaj na czerwono podkreśliłam ciekawe elementy. Czyli będziemy mieli jakieś bloki z lewej strony, no i fajnie. No, w PHP na razie wszystko rozumie, ale jeśli przeklejmy ten pierwszy czerwony blok do drugiego, czyli, pier czyli pierwsze zaszyfrowane dane przeklejmy do drugiego miejsca. No to okazuje się, że no zresztą widać co się stanie, czyli po prostu php potraktuje te dane, które przykleiliśmy, zresztą słusznie, jako fragment zrealizowanych danych, no i potraktuje to jako cenę. No i w ten sposób atakujący mógłby sobie zmienić cenę w koszyku ze 100 zł na 1 zł. pod warunkiem, że nadałby taki tytuł i zrobił później trochę magii, co no jest proste. Jeśli ktoś wie jak wygląda kod, to może sobie to lokalnie przetestować bez żadnych problemów i printując sobie wszystkie rzeczy, no i wie dokładnie, co się dzieje. Mi to zajęło chwilę naprawdę, bo no to, to jest proste, kiedy jakby widać wszystko lokalnie. Gdyby kod nie był open source, oczywiście no to byłoby dużo trudniej. Czy nie znaczy, że było bezpiecznie. No i mój ulubiony przykład to jest Card. co jest taką php dużym frameworkiem do e-commerce. No i oczywiście są bezpieczni, ale to wyszukiwanie kodu też mnie na nich trafiło. Też trafiłam na nich przy wyszukiwaniu tego kodu od ECB, no bo oczywiście szyfrują też Rinder 256 bo nie wiem, pewnie kopiwali z internetu. Przynajmniej mieli tyle godności, że usunęli IV, który nie jest używany. Więc fajnie. Ale problemów mają tutaj dużo. Na przykład, jeśli ktoś zapomni sobie ustawić klucz szyfrowania, to cała funkcja szyfrująca, od której zależy bezpieczeństwo aplikacji, po prostu wyjdzie i zignoruje całe szyfrowanie. Albo jeśli serwer nie ma zainstalowanego Encrypta, no to. Zostanie zas zastosowany jakiś magiczny algorytm szyfrowania, który jest równoważny mniej więcej Cezarowi, w sensie szyfrowi Cezara. No i to jest coś, co taki średnio rozgarnięty gimnazjalista by załamał na kartce w 5 minut. A od tego zależy bezpieczeństwo sklepu, więc no nie chciałbym czegoś takiego u siebie. Albo na przykład podoba mi się, że klucz jest haszowany za pomocą SHA256, co no generalnie też nie jest dobrym pomysłem, bo albo chcemy użyć bezpiecznego Password Key Derivation Function, Albo chcemy po prostu mieć klucz, który jest bezpieczny od razu, czyli ma 32 bajty i jest niebrutowalny. No ale oczywiście najlepsze jest to, że został użyty algorytm ECB, który, algorytm Rindel w trybie ECB, co pozwala na ataki, jak już widzieliśmy. No i na koniec taka ciekawostka, że robisz jeszcze jakieś dziwne rzeczy w rodzaju replace'owaniu, podmienianiu znaków, co w sumie nie ma do końca sensu, bo to nie jest zadanie funkcji szyfrującej. No ale tak się chciałem tylko ponarzekać, więc całą tą funkcję, te wszystkie rzeczy, do których się przyczepiłem, można w zasadzie wyrzucić, bo kompletnie nie zmieniają bezpieczeństwa, no i cała ta funkcja się redukuje do czegoś takiego. No i to jest w zasadzie dwa razy lepsza wersja, która zajmuje 10 razy mniej linijek i można ją napisać z pamięci nawet. No i oczywiście jest to wszystko używane w bezpieczny sposób, czyli szyfrujemy dane użytkownika i wysyłamy. W tym przypadku na przykład dajemy do ciasteczka pierwsze imię użytkownika, czyli no imię po polsku. Dajemy ID użytkownika, co jest ciekawe, bo jeśli zmienimy sobie ID klienta na powiedzmy jeden, to prawdopodobnie zostaniemy jakimś adminem albo kimś ciekawym. No i na koniec jest nazwa skryptu, czyli parametr sweepname, czyli miejsce, z którego było wywołane. To akurat jest do niczego nie używane, z tego co widziałam. No i fajnie, tylko że kilka slajdów wcześniej pokazaliśmy, że to można zupełnie banalnie łamać. Bo na parametry script first name wpływamy przy rejestracji. Nie ma żadnych ograniczeń, prawie że na to co można tam dać. Nie można dać apostrofu, bo SQL injection czy coś, co jest głupie, bo niektórzy ludzie mają apostrof w imieniu, ale różne rzeczy, które potrzebujemy do ataku już nie są blokowane. No i to jest tak w Abante SRC, który jest popularnym repozytorium, a przynajmniej było, bo to jest kod z roku 2016. W tym momencie się to trochę zmieniło, ale do tego też wrócimy, bo na razie wnioski z części ECB, bo już wychodzimy z tego, tak? Wniosek jest taki, żeby nie używać trybu ECB, ale to jest taki nudny wniosek, bo każdy o tym mówi od zawsze. I nie wiem, no myślę, że większość osób tutaj to słyszała przynajmniej 10 razy w życiu, no i więc to jest takie niekonstruktywne. Inny wniosek to jest taki, żeby nie używać PHP, ale to jest opcjonalne, no bo rozumiem, że jak ktoś pracuje w PHP, no to głupio tak nagle zmieniać język z dnia na dzień. Ale w sumie to nie o tym chciałem mówić. Bardziej chciałem pokazać o tym, że nawet używając dobrych prymitywów można zrobić duże błędy w kryptografii, albo aplikacja może być niebezpieczna. No i oczywiście drugą rzeczą ważną jest to, że szyfrowanie to nie jest uwierzytelnianie, to jest taka ładna mantra. Czyli nie wysyłamy użytkownikowi ciastek zaszyfrowanych, a przynajmniej nie po to, żeby bronić je przed modyfikacją. No bo jak widać, użytkownik sobie może modyfikować ciastka, miał wszystko, bez problemu. No i to jest tyle o trybie CB. Są też lepsze tryby, na przykład tryb CBC, co jest kolejnym kryptyczną nazwą, a polega to w zasadzie po prostu na tym, że kolejne bloki są kserowane z poprzednimi, więc nic skomplikowanego wbrew pozorom, ale zabezpiecza przed tymi wszystkimi atakami, które były dotychczas pokazane. Czyli nie można sobie tak przekleić po prostu kolejnego bloku do poprzedniego, albo nie można sobie tak po prostu pozmieniać czegoś, albo zmienić kolejności albo nie można się zorientować, co jest zaszyfrowane, brute force'ując cokolwiek. No ale są inne fajne ataki. Tak, tu jest kod, jak ktoś woli kod, ja na przykład wolę, czyli po prostu kolejne bloki cyphertextu są ksorowane bloki plaintextu, zaszyfrowane z poprzednim blokiem. No i mamy tutaj IV, którego nie było w ECB. No i AbanteCard zupdate'owało swój kod, już nie używa Rindela 256, a nie używałem krypta, za to używam OpenSSL-a. Dalej sprawdzę, czy OpenSSL istnieje. Jak nie istnieje, to szyfruję Cezarem, żeby było, nie wiem, fajnie. Ja na przykład bym wolał, żeby program mi nie działał jednak, jak jest kompletnie niebezpieczny, niż żeby szyfrował Cezarem, no ale co kto lubi. A jeśli jest OpenSSL, to wtedy jest fajnie, bo szyfruje na no, OpenSSL-em, więc jest bezpiecznie, tak, brzmi bezpiecznie, w trybie AS 256 CBC, czyli po prostu CBC w trybie, w Rindel, tak, 128, wielkość klucza 256 bajtów. I czy teraz jest bezpiecznie? No, tak jak mówiłem, nie jest bezpiecznie, no bo nie zmieniło się założenie. Dalej ciastka są szyfrowane. Ale jedyne co możemy, tak, wszystko możemy wyrzucić znowu i zostaje, zostają te dwie liniki, bo tylko one mają jakiś sens w tym kodzie. I co w, możemy zrobić z czymś takim? Jakby się przypatrzeć temu grafowi, rysunkowi, czemuś, to widać, że wystaje taki IV, który jest najbardziej tej jedynym elementem, do którego, z którego nie powstaje żaden plaintext bezpośrednio, tylko coś, ani nie jest zdeszyfrowane, no i mamy nad nim bezpośrednią kontrolę, bo to przekazujemy serwerowi, więc możemy sobie, jakby atakujący, znaczy osoba, która ma ciastko, czyli osoba, która ma cipher może sobie dowolnie zmienić ten IV i co by się wtedy mogło stać? Na przykład, jak mamy taką wiadomość, jak tutaj, czy mamy jakieś IV, mamy dane zaszyfrowane, no i co się deszyfruje do tego na dole, czyli mamy, jak nie widać, MSM równa się 2, MSM i admin równa się 0. Tak celowo oszukałem trochę, żeby się mieściło w jednym bloku. No i jeśli to zeszyfrujemy, to coś na górze, to wchodzi coś takiego na dole. Klucz to chyba 16 znaków A, tak dobrze pamiętam. No i fajnie, ale co z tego wynika, że tak jak mówiłem, jeśli zmienię jakiś znak w v, to zmienia się odpowiadający znak w, w zeszyfrowanych danych, dokładnie ten sam. Czyli tutaj na przykład zmienię pierwszy znak w v i zmienił się pierwszy znak w zeszyfrowanych danych. No to jak atakujący pomyśli tak 15 sekund może, to wpadnie, że może zmienić tam 12 czy coś znak i wtedy zmienia 12 znak w zeszczepowanych danych. I jak wie jak zmienić ten znak, no to zmieni admin równa się 0 na admin równa się 1. I znowu dokładnie taki sam atak, czyli atakujący zmienia ciastko, które jest zaszyfrowane i odzyskuje, uzyskuje prawa admina, albo jakieś inne, albo uzyskuje w sumie co chce ze strony. No i wracamy do AbanteCard, który szyfruje CB w trybie CBC obecnie ciastka. No i mamy na przykład coś takiego, czyli to, co wcześniej było na slajdzie, czyli że szyfrowane jest nazwa użytkownika, ID klienta, i na dwa skryptu. No i wyobraźmy sobie, że mamy jakiegoś użytkownika o nazwie MSM 123 zid 123 to jest w sumie dowolna nazwa. No i co się wtedy stanie? To są zrealizowane dane to na górze. No i tak jak mówiłem, możemy zmieniać tylko IV. I to jest trochę problem, bo możemy zmienić tylko pierwsze 16 bajtów tego IV. Znaczy IV ma 16 bajtów, więc możemy wpłynąć tylko na pierwsze 16 bajtów zeszyfrowanych danych. No i to jest trochę mało mimo wszystko. No, bo możemy zmienić nazwę klucza first, no i to w sumie nic nie pomoże. Najwyżej będzie jakiś błąd w programie. Możemy zmienić długość tego klucza, co spowoduje, że coś się wywali pewnie, albo wielkość tablicy i też się wszystko wywali. No ale tak sobie myślę, że można w sumie dowolnie użytkownika nazwać, więc może coś by się z tym dało wykombinować. No i tak trochę mijając proces myślenia, bo to nie było aż takie szybkie do wymyślenia, ale jakby nazwać swojego użytkownika w taki sposób na przykład co by się wtedy mogło stać? No, samo z siebie się w sumie nic nie stanie. Będziemy mieli użytkownika, który się tak nazywa. Nie jest to jakaś wygodna nazwa użytkownika, no ale co kto lubi. Ale teraz możemy zmienić pierwszy bajt w taki sposób, żeby się stały ciekawe rzeczy. Tutaj są pokolorowane odpowiednio fragmenty. Nie wiem, czy to widać tam z daleka. Nawet jest jakiś slajd, więc możemy sobie zmienić długość first name'a na coś dłuższego. I teraz nagle się, klucz się zmienia na coś takiego, a wartością się staje n, i PHP kompletnie zmienia interpretację tych wszystkich danych, które zaszyfrowaliśmy. Wróć. Więc tylko jeden byte, zmieniamy no, wszystkie klucze i wszystkie wartości, ale w jakiś sposób to się jednak poprawnie dalej de no i zyskujemy to, co chcieliśmy, czyli użytkownika ID1. No i w tym momencie znowu zostajemy hakerem, adminem, czymkolwiek chcemy, na serwerze w sumie wielu sklepów, bo to stoi w paru miejscach. Tak naprawdę, a tak ma jeszcze jeden krok, o którym nie powiedziałem i w sumie nie chcę mówić, bo jeszcze ktoś to naprawdę zrobi, a będzie na mnie. Więc zamiast tego, gdzie jeszcze jest to używane w tym Card? No na przykład mamy w momencie wysyłania, jak to się nazywa, linku do, kiedy ktoś zapomni hasła to są szyfrowane jakieś dane, tylko ktoś zapomniał, że no w sumie to można sobie zmienić te zaszyfrowane dane, bo możemy zmienić IV. Albo w momencie, kiedy ktoś wysyła order, e, żądanie zakupu, też wszystkie dane są szyfrowane z mocą tego CBC po stronie klienta, więc znowu klient może sobie dowolnie na to wpłynąć. No więc nie jest to dobre bezpieczeństwo, a główny problem jest taki jak poprzednio, czyli że ktoś wykorzystał szyfrowanie, bo założył, że użytkownik dostaje jakieś śmieci losowe, zaszyfrowane, no więc na pewno nic z tym nie zrobi, bo są zaszyfrowane, więc nie da się na nie wpłynąć. To niestety jest złe założenie, jak widać chyba, mam nadzieję, więc nie polecam tego robić, jeśli chcecie, żeby wasze strony działały. Jest tylko jeden taki drobny warunek, wyjątek, że w sumie to czasami jest. To znaczy, czasami szyfrowanie jest uwierzytelnianiem, ale to tylko wtedy, kiedy nie użyjemy trybu ECB albo CBC albo CTR albo innego typowego tylko użyjemy jakiegoś hipsterskiego trybu szyfrowania, na przykład GCM albo OCB, CCM. One są obecnie bardzo naukowe, znaczy z nich, najlepszym trybem z nich jest OCB, tylko że ma ten duży problem, że jest opatentowany, więc w zasadzie go, jest dużo problemów, żeby go użyć, a konkretnie niby twórca zrzekł się prawie że wszystkich praw, bo na początku chciał w ogóle pieniędzy za, u, za używanie w niekomercyjnych produktach, no, teraz już prawie że wszystkim daje za darmo, ale mimo wszystko dużo ludzi się buntuje przeciwko temu. Więc ludzie zrobili jakieś inne tryby, które są gorsze i próbują ich używać. Z tego GCM jest chyba najpopularniejszy teraz. No i to jest obiektywnie w sumie lepsze rozwiązanie niż szyfrowanie i podpisywanie. Bo uzyskujemy z szybkością samego szyfrowania jednocześnie bezpieczeństwo, że nikt nie może modyfikować danych. No ale tak jak mówię, jest ten problem z patentami. Albo są patenty, albo są gorsze algorytmy. Więc no, coś za coś. A tymczasem, jak stoi z czasem, a nawet dobrze stoi z czasem, do drugiego tematu, czyli podpisywania. Bo jeśli chcemy podpisać jakieś dane, to wypada użyć podpisu czyli jakiejś funkcji, która służy do tego, że możemy sobie podpisać jakieś dane, i nikt ich nie może zmodyfikować. A jak zmodyfikuje, to my sobie to możemy sprawdzić i udowodnić, że on zmodyfikował, i wtedy na przykład odrzucamy zapytanie. No i dużo ludzi do tego używa haszy. Dlaczego to jest zły pomysł, to za chwilę do tego dojdziemy. Na razie co to są hasze w ogóle? Kryptograficzne hasze, czyli po polsku funkcję skrótu, bo niektórzy ludzie nie lubią jak się mówi hasze, to są funkcje, które przyjmują jakieś dane, coś tam robią i zwracają jakieś dane o stałej długości. Czyli na przykład przyjmują pik o wielkości neo-gigabajta, robią na nim jakieś magię, a później wychodzi z tego na przykład 128 bitów, jakby w 5 I jakie takie funkcje znamy? Na przykład MD5, SHA1, SHA2 i SHA3 to są takie najgłośniejsze nazwy, z czego MD5 jest już dawno martwe i nie powinno być w sumie nigdzie używane. SHA1 jest trochę krócej martwe, a od jeszcze bardziej krócej jest bardzo martwe, bo Google wypuściło kolizję publicznie. No i zostają w sumie dwie funkcje, które warto używać, SHA2 i SHA3, z czego jest trochę bałagan, bo SHA2 występuje pod sześcioma nazwami to jest w zasadzie rodzina. Czyli na przykład SHA256 to jest odmiana SHA-2, ale SHA-3 jest nowsza niż SHA-256, więc dobre nazewnictwo. Jeszcze mamy na przykład SHA-512 przez 256, co oznacza po prostu SHA-512, ale obcięte do 256 bajtów bitów. No i to też ma swoją nazwę, żeby był większy chaos. No i to samo do SHA-3, czyli mamy kolejną rodzinę czterech funkcji haszujących. Dodatkowo do tego zdefiniowano później jeszcze trzy kolejne funkcje haszujące, a samo SHA-3 się jeszcze nazywa inaczej, Czyli kacak. Jeszcze jest Kanguru TWF, które jest powiązane, ale inne, więc jest tego dużo, ale w zasadzie, jeśli ktoś nie, pot nie ma jakichś bardzo dziwnych wymagań, to można spokojnie stosować SHA 256 i SHA 512. A jeśli ktoś chce być odporny na, nie wiem, NSA albo komputery kwantowe, to SHA 3, 256 i 512. No i więcej na razie nie potrzeba. A do czego są w ogóle funkcje haszujące, czyli funkcje skrótu? Mają takie dwie ciekawe własności, a konkretnie kryptograficzne funkcje skrótu, no bo w sumie zwykłe funkcje skrótu ich nie muszą mieć. Mają takie dwie ciekawe własności, że dwóch rzeczy się z nimi nie da zrobić. A przynajmniej dwa ważne ataki są na funkcje skrótu. Po pierwsze nie można, jeśli mamy samego hasha, to nie możemy z niego wygenerować jakichś danych, które dają tego hasza. Czyli na przykład wyciekła jakaś baza i mamy hasze hasłów z tej bazy, no i nie da się jakoś wygenerować z tego hasza jakiegoś hasła, które pasuje do tej bazy. Oczywiście można to zrobić za pomocą brute force'a, tego się niestety nie da zatrzymać, no ale to, to że to jest jedyna metoda, no to właśnie wynika z tej reguły, że prime resistance, czyli odporność na odwr odwracanie hasza. A druga ważna, druga ważna rzecz, na którą hasz powinien być odporny, to jest collision resistance, czyli odporność na generowanie kolizji, czyli bardzo trudno powinno być, znaczy niemożliwe powinno być w praktyce, wygenerowanie dwóch haszy, dwóch wiadomości, które dają ten sam hash. No, i to jest właśnie to, co zostało złamane na w Napiące, w Sza1 i w praktycznie wszystkich niezabawkowych funkcjach skrótu kryptograficznych. Premier czy Resistance nie został złamany, ale Collision Resistance prędzej czy później został złamane. No i nie ma tu nic o uwierzytelnianiu. Czyli haszowanie nie służy do uwierzytelniania też bez pozorom, a konkretnie do podpisywania wiadomości. <laughs> Więc to nie jest podpisywanie wiadomości. Tak nie należy podpisać wiadomości, a mimo to dużo ludzi tak lubi podpisać wiadomości, do czego w sumie za chwilę dojdziemy. W internecie na Stack Overflow znowu jest milion kodów z tym, ale to już nawet nie chciałem szukać. Poszukam gdzie indziej. Tak dla porządku, żeby nie było, to jest podpisywanie wiadomości, więc jeśli ktoś chce podpisać jakąś wiadomość, to należy to zrobić tak. Czyli użyć konstrukcji, która się nazywa HMAC, czyli Hash Based Message Authentication Code. Nawet jest authentication w nazwie, więc widać, że to jest dobra metoda. I w zasadzie jest to dokładnie to samo w kodzie, poza tym, że używamy HMAC zamiast SHA-256. Czyli dla programisty to jest żadna różnica, a z punktu widzenia bezpieczeństwa jest to duża różnica. A czym to się w sumie różni z punktu widzenia bezpieczeństwa? Więc wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy rabat na jabłka, na przykład, bo czemu nie na jabłka? No i jest 10% rabatu i jest on podpisany jakimś sekretem, żeby nikt sobie nie inny wygenerować rabatu na jabłka. No i użytkownik dostaje ten rabat na jabłka, te dane, plus podpis, ten który widać na dole, 8b coś. Tylko, że jest to podpisane za pomocą MD5, czyli <coughs> funkcji skrótu, czyli to jest wielkie nie, tak nie należy robić. To jest akurat MD5, ale to samo zadziała dla SHA256 albo SHA1, wszystkiego poza SHA3. I jak to można złamać? Można to złamać w mniej więcej 5 minut, licząc instalację narzędzi. Czyli instalujemy sobie narzędzie, które się nazywa hash pump, dajemy mu cztery parametry, czyli dane, które mamy, hash, który był, dane, które chcemy dokleić, i on nam wyklewa, wy, tfu, wypluwa nowe dane, jakie mają być, i nowy hash, który będzie. Czyli powiedzmy, możemy sobie dokleić do niego amount równa się 100, czyli rabat równy 100%, i on nam wypluje jakieś tam śmieci, i rabat równa się 100%. I w tym przypadku założę, że dane są parsowane za mocą URL code, co jest dość spotykane w praktyce, wróg pozorom. I charakterystyczne jest to, że zazwyczaj nadpisywane są poprzednie parametry następnymi. Czyli mam parametry name równa się rabat na jabłka, później amount równa się 10 i dużo śmieci, a później amount równa się 100 i po zdekodowaniu wyjdzie z tego coś sensownego, czyli amount równa się 100 i name równa się rabat na jabłka. No więc fajnie, sakowaliśmy sobie, możemy kupować jabłka, duży jabłek na zimę, nie nieskończony jabłek. No i cały ten atak zajmuje mniej więcej minutę, jak ktoś już ma to narzędzie zainstalowane, a jak nie, albo musi googlować, to zajmuje 5 minut. Dlatego myślę, że używanie haszy do uwierzytlenia danych to jest zły pomysł. Przy chmaku by to było niemożliwe. No więc ja wiem, wy już wiecie, albo wiedzieliście, że tak nie należy robić, ale jest dużo ludzi, którzy nie wie, że tak należy robić i na przykład Mastercard miał taki problem, w sumie nie do końca z tym związane, bo oni jeszcze bardziej pojechali. A konkretnie brali sobie dane, na przykład, które chcieli podpisać, bo to wyglądało tak, że po stronie sklepu były dane, czyli sklep wysyłał żądaniem, po stronie klienta w sklepie były zapisywane dane, podpisane, i te dane były wysyłane do Mastercarda. Więc jakby klient mógł sobie modyfikować te dane. Tylko, że nie zgadzałby się wtedy podpis. No, po, podpisujemy dane, co prawda, haszem, ale zawsze, więc nie niby nic się nie da zmienić. No ale robił to tak sprytnie, że brał najpierw cenę, doklejał do niej numer karty, doklejał do, do niej numer nazwy użytkownika i wszystkie parametry przesłane do serwera były tak sklejane razem ze sobą. I wtedy był weryfikowany podpis. No, to w sumie samo z siebie jeszcze by nie było podatne prawdopodobnie, tylko że zro, zrobili jedną ciekawą rzecz, a konkretnie. Brali wszystkie parametry od sklepu, nawet te, które nie były jakby zamawiane. czy można sobie było dodać własny parametr, na przykład VPC podkreśnik B, i napisać tam cokolwiek je chce, i to będzie uwzględnione przy liczeniu podpisu. No i ciekawa rzecz w tym momencie jest to, że tak, te dwie wiadomości z lewej i z prawej, po sklejeniu ze sobą wszystkich parametrów, dadzą ten sam wynik. Co znaczy, że no, jakby nie kombinować, jak się je podpisze, to będą takie same. Czyli z lewej strony mamy coś, co kupuje 1000 elementów za jakąś kartę z jakiegoś sklepu, a z prawej strony mamy coś, co kupuje jeden element za jakąś kartę z jakiegoś sklepu. I sztuczka polega na tym, że w sklep przekonujemy, że kupujemy 1000 elementów, a później płacimy za jeden. I jesteśmy bogaci. Mamy 1000 czegoś. Na przykład, nie wiem, jabłek czegoś. No i akurat w tym przypadku podpis by nie pomógł, ale zastanawiam się, czemu. Takie wielkie coś, jak Mastercard używa haszy to MD5 do podpisywania danych. No ale okej, okay, żeby nie było, że to jest jedyne miejsce, gdzie może zrobić błąd, albo że tylko Mastercard jest zły, bo robi błędy. To bardzo podobna sytuacja miała miejsce w Polsce w roku dwa lata wcześniej, tylko że trochę inaczej skończyła. Czyli też była branka płatności, też był bardzo podobny błąd, czyli pod, błąd przy podpisywaniu. No i tylko że podstawę serwera bardziej, ale miesza z tym, tylko że trochę inaczej skończyła, bo. Badacz, który to zgłosił, dostał odpowiedź od helpdesku, że no rzeczywiście, zostało to porównane w dwie godziny. No i helpdesk napisał, że prezes zadzwoni, będą złote pociągi, nagrody, kl wszyscy klienci się dowiedzą i tak dalej. No a w sumie to minęły te dwa lata: no i ani prezes nie zadzwonił, ani złotych pociągów nie było, ani w sumie klienci dalej nie wiedzą, że był problem. I w sumie stąd nie podałem nazwy, bo nie wiem, czy mogę, więc przejdźmy może dalej, żeby nie było, że tylko nad jednym sklepem się znęcam. Mamy na przykład. Dot pay. Spokojnie tutaj już nie mam żadnego błędu. No ale ciekawe jest, że podpisujemy wszystko SHA-1. No i robimy tak dokładnie takich mastercard, czyli skrajamy wszystkie parametry. I może w tym nie ma błędu, może w tym jest błąd. Ja jakoś nie jestem przekonany, że ktoś kiedyś nie zrobi czegoś, co spowoduje, że będzie może grać pieniądze. No po prostu skrajamy wszystkie parametry i liczymy na to, że nie da się tego oszukać. No i mam jeszcze przelewy 24, które w sumie są najlepsze z tych wszystkich poprzednich trzech pod względem protokołu, tylko cały sekret ma 16 znaków szesnastkowych, co jak się dobrze policzy daje 8 bajtów, co daje 64 bity, no i to nie jest jakoś bardzo dużo wbrew pozorom. To jest coś, co można może na laptopie takim zwykłym dogranie się tego nie zbrutuje, ale jeśli się ma jakiś dobry klaster, to można to spokojnie złamać i robić dowolne przelewy z tego sklepu w nieskończoność. Więc najpierw trochę trzeba wydać na prąd, a później można poszaleć nie wiem, z zakupami z przelewu 24. Więc to jest pro, o tyle problematyczne, że tego się za bardzo nie da naprawić. To znaczy każdy klient musiałby wygenerować nowy sekret i ustawić sobie w panelu, a ludzie zazwyczaj mają tendencję do, no, nie chcą robić nowych rzeczy przy swoim sklepie, jak działa, no to po co ruszać. No i tym kończymy drugą część, bo chciałbym jeszcze powiedzieć coś o trzeciej. I z tego co wiem, niektórych to, to najbardziej interesuje, no bo o ile te poprzednie rzeczy są dość. No jakby można o tym przeczytać w internecie, to to jest dość. część, która jest przygotowana specjalnie na konferencję. No bo w sumie nie planowałam na początku o tym mówić, ale tak jakoś wyszło, że, że, że o tym powiem. A za, o czemu zaraz? No więc, jeśli używanie kryptografii, prymitywów kryptograficznych jest trudne, no to. Używanie prym, własnych prymitywów kryptograficznych, jeszcze ich stworzenie najpierw, musi być bardzo trudne. tak, Odpowiedziałem na swoje pytanie. I dlatego, że no, tworzenie krypto, prymitywów jest trudne. Tutaj jest przykład funkcji skrótu, które były używane podczas nie wiem, historii świata. No i widać, że jest taki trend, że powstaje jakaś funkcja skrótu, jest dobra, zielona przez parę lat czasami 10, czasami mniej, czasami więcej. A później ktoś w końcu znajduje w niej jakiś problem i ją łamie. I to nie znaczy, że ten, kto wymyślił funkcję, nie umiał kryptografii, tylko że po prostu jest trudno, że żeby zaatakować kryptografię, wystarczy zna znaleźć jeden błąd, a żeby stworzyć coś niezłomywalnego trzeba przewidzieć wszystkie możliwe ataki. A cały czas powstają nowe ataki. No dlatego jest trudniej bronić niż atakować. No i właśnie dlatego zainteresowała ja mnie drugi temat, który tutaj pokazałem, bo okazało się, że na tej konferencji. Dzień po mnie będzie prezentacja o kryptografii konkretnie o własnych funkcjach haszujących, co no w sumie bardzo mi, mi spasowało, bo było takie trochę pod mój tok, więc postanowiłem trochę przeanalizować tą funkcję i zobaczyć, co się z nią da zrobić, bo lubię wyzwania. I dlatego, zamiast robić slajdy, to pisałem dziwny kod w Pythonie. No ale okazuje się, że ja nie znam tej funkcji, ale dużo ludzi znało tą funkcję. było nie jakieś papery. Przecież. Zobaczyłem część, No ale co się w niej w zasadzie dzieje? O tym więcej będzie jutro pewnie, ale wbadałbym podsumować w paru słowach. Tu jest jakiś obrazek, który spróbowałem zrobić. Nie wiem, na ile dobrze mi to wyszło, bo nie jestem dobry w obrazki, ale generalnie chodzi o to, że zaczynamy z jakimiś czterema stałymi ustalonymi. Mamy C0, C1, C2 i C3 i to są cztery elementy stanu. No i na początku pierwszy element tego stanu ksorujemy z bajtami, Ksorujemy znaczy, z pierwszym blokiem danych, które haszujemy i szyfrujemy rundą AS-a. Później to samo z drugim, z drugim elementem stanu, trzecim i czwartym. No i później powtarzamy, że znowu pierwszy element stanu ksorujemy z drugim blokiem danych, które haszujemy i szyfrujemy AS-em, znaczy rundą AS-a. I to samo z drugim elementem stanu, trzecim i tak dalej. I na końcu jest finalizacja, która jest silna. No i jako, że ja wolę kod, nie wiem czy tutaj coś widać, to... W postaci kodu jest to trochę bardziej czytelne. Nie ma jakichś dziwnych kwadracików. Mamy sobie funkcję update, która robi cztery razy update rundy, i funkcję finalize, której nie ma co rozpisywać. jest w zasadzie szyfrowanie ASM, które no, jest mocne. Ale jeśli chcielibyśmy wygenerować sobie kolizję, to w sumie finalize nas nie interesuje, bo jedyne co musimy zrobić, to wygenerować cztery stany, które przed finalizacją będą sobie równe. Bo jeśli przed finalizacją coś jest sobie równe, no to po finalizacji też będzie. Więc no, wrzucamy, jakby. Jak można coś takiego zrobić, albo jak to zamodelować? Najpierw zobaczmy, co się stanie, jeśli będziemy szyfrować wiadomości z czterema blokami. To jest coś takiego, jak widać tutaj na slajdzie, o ile widać. Czyli szyfrowanie czterech bloków wiadomości polega mniej więcej na tym, że robimy update na. wywołujemy tą funkcję update na pierwszym bloku, drugim bloku, trzecim bloku, czwartym bloku i na koniec robimy finalizację. Przy czym finalizacja jest nam niepotrzebna. Więc jeśli przed finalizacją będziemy mieli dwie wiadomości, które, dla których Lizal będzie równa, no to będziemy mieli kolizję. I to można, tak, tutaj uwaga, bo będzie dużo matematyki albo jakichś dziwnych wyprowadzeń, jak można do czegoś takiego podejść. Więc na początku, tak bardzo wysokopoziomowo, definicja kolizji brzmi mniej więcej tak: czyli mamy stream hash A równa się stream hash B, czyli dwie wiadomości, które po haszowaniu dają równe rzeczy. No i to na początku można sobie rozwinąć, czyli użyć. Tej funkcji update. Dam to na dół slajda, niestety, więc nie wiem, czy widać. No ale ogólnie chodzi o to, że po tych czterech update'ach dla A1, A2, A3 i A0 będę, wynik funkcji będzie równy dla wyniku funkcji po czterech updatech dla B1, B2, B3 i B0. No i teraz uwaga, bo tu się zaczyna robić dużo AS-ów. To jest dokładnie to samo co poprzednio, tylko roz, rozpisane dokładnie. I teraz. I teraz nie trzeba w zasadzie rozumieć, co tu się dokładnie dzieje, żeby zrozumieć, co chcę powiedzieć, bo liczy się to, że jakby to jest równoważne poprzedniemu side'owi, czyli temu. Czyli dalej, jeśli znajdziemy rozwiązanie tego równania, no to mamy równanie na kolizję. To jest zwykłe równanie matematyczne, mimo że są to jakieś AS-y. AS to jest równie dobra funkcja matematyczna jak każda inna, więc możemy sobie używać zwykłych technik. Na przykład możemy sobie wprowadzić zmienne, żeby to było trochę krótsze, a później możemy sobie wprowadzić jeszcze więcej zmiennych, żeby było jeszcze krótsze. No i w tym momencie już to trochę lepiej wygląda. <laughs> no i na przykład teraz widzimy, że w każdym, w każdym z tych czterech równań mamy jakieś szyfrowanie ASM. Więc możemy sobie. AS to jest dobra funkcja matematyczna, więc możemy sobie obu zdecyfrować zdeszyfrować ASM równanie. W liceum tak nie robiliśmy, no ale możemy robić tutaj, nikt nam nie zabroni, jesteśmy wolni. Więc deszfrujmy sobie obu stronie wszystkie broki, no i wychodzi nam coś takiego jak na dole, czyli znika nam AS, pierwszy. No ale dalej są dwa S, y więc co można zrobić? W sumie jeden. Więc co można zrobić? Można przenieść ten XORowanie z A3 na jedną stronę, żeby no było trochę lepsze równanie. Mamy coś, XOR coś, równa się coś, XOR coś, a chcemy mieć XOR tylko po jednej stronie. No więc przenosimy, wychodzi wynik jak na dole, no i dalej. Mamy, X, mamy znowu teraz dużo AS-ów, ale dalej już w sumie nie pójdziemy bez głębszego zagłębiania się w AS-a, bo niestety już te, też nie da zrobić jakiejś sztuczki, żeby to zeszyfrować. No ale AS to nie jest jeszcze takie dno, na które możemy zejść, bo możemy jeszcze AS-a rozbić na cztery części, bo runda AS-a składa się z czterech operacji, konkretnie z dodawania klucza rundy, miksowania kolumn, przesuwania wierszy, a na koniec jeszcze z subbytes, czyli operacji, która po prostu podmienia byty w wyniku. No i w tym momencie to już znowu wygląda skomplikowanie, ale co jest ważne, że dalej, jeśli rozmierzymy to równanie na dole, no to będziemy mieli rozwiązanie dla całego, całej kolizji, całego hasha. No więc możemy zrobić, na początku zdjąć AdRontki, bo to jest po prostu ekserowanie, to nie jest żadna magia. AddRoundKey to jest z parametrem x, to jest po prostu XOR z x. Tylko się nazywa mądrzej, bo kryptografowie lubią nazwy. No więc możemy sobie zmienić to na eksorowanie, a później widzimy, że eksorujemy obie strony z tą samą wartością, więc możemy to w ogóle usunąć. No i znika nam przynajmniej jedna rzecz. A teraz możemy z kolei znowu przenieść parametry na jedną stronę i znaczy już mamy, ale możemy je skorzystać z takiej własności AS-a, o której nie uczą w liceum. Konkretnie, że jeśli mix columns eksorujemy z czymś, to można tego eksora włożyć do środka, jak zrobimy na nim operację odwrotną. To jest no brzmi skomplikowanie i to w sumie nie jest jakoś ważne. Ważne, że to jest, że może to sobie na kartce wyprowadzić dość łatwo. No i włożyć do środka, tak? Do środka ESA. No i teraz mamy po stronie znowu operację, gdzie po obu stronach jest mix columns, więc możemy sobie obustronnie odmiksować te kolumny. No i teraz mamy analogiczną sytuację, tylko że z operacją shift rows, czyli możemy obustronnie wziąć i włożyć do środka odwrotność tego XOR-a, i zjąć Shift roads. No i sprowadzamy się do czegoś, co jest już bardzo proste, znaczy, już znowu nie ma ASA, zostały tylko subbytes, które jest niestety bardzo, bardzo niefajną funkcją do kryptoanalizy. To jest w zasadzie tylko podmiana wartości na elementy tablicy, ale mimo wszystko z Excelmy się w ogóle nie komponuje, więc trzeba użyć czegoś innego. Na początek możemy sobie przenieść wszystkie elementy na jedną stronę. No i teraz widzimy, że po jednej stronie mamy jakieś operacje, te inwmx, inwsr to w zasadzie nie jest takie ważne, co to jest, bo no, to są jakieś operacje matematyczne na stałej, więc to jeśli po prostu damy, nie wiem, x pod to i zau zauważymy, że z prawej strony mamy coś innego. W sensie, jeśli mamy x równa się a i x równa się b i x równa się c i x równa się d, no to znaczy, że a równa się b, a równa się c, równa się d. Czyli to wszystko, ten cały układ równań można w tym momencie do jednego równania sprowadzić, które wygląda tak. No nie jest znowu piękne, ale się przynajmniej mieści w jednej linijce. No, i przypomnienie, że te wszystkie operacje, które robiliśmy, były, były odwracalne, więc możemy sobie po prostu wziąć i jeśli znajdziemy rozwiązanie dla tego równania, w sumie równości czy coś, to mamy znowu równanie na kolizję. Więc jak można do czegoś takiego podejść? Tutaj jest skomplikowany tak, obrazek, co robi SB, chociaż to nie jest w sumie takie ważne, bo to jest po prostu operacja, która bierze jakieś elementy z tablicy, losowe, powiedzmy. Tak naprawdę nie do końca losowe, ale. No i tu jest skomplikowany wykres, który pokazuje ciekawą rzecz. A konkretnie, że pierwszy element wyniku zależy tylko od pierwszego elementu B0, pierwszego, fu, pierwszy bajt wyniku zależy od pierwszego bajta B0, pierwszego bajta duże B0, pierwszego bajta A0, pierwszego dużego bajta E0, bajta dużego A0, no i tak samo drugiego, drugi bajt wyniku, trzeci bajt wyniku, czwarty bajt wyniku. I dlaczego to jest ciekawe? Bo to znaczy, że możemy być może, by się dało coś bruteforsować, bajt po bajcie, co jest tak jakoś dwa do dużej potęgi szybsze niż bruteforsowanie wszystkiego od razu. No i czy da się coś takiego zrobić? Jeśli będziemy bruteforsować, załóżmy najpierw, że mamy tylko dwa równania. No i w sumie to da się coś takiego zrobić. Jeśli byśmy mieli tylko dwa elementy stanu, no to atak by był prawie że trywialny. Czyli bruteforsujemy sobie. Ustalam jako stałe duże B1 i duże A1 i duże B11 i duże A11. To są te zmienne, które podstawiliśmy na początku. To nie ma znaczenia, co tam się znajduje w zasadzie. No i możemy sobie brutwosować A2 i B2. A w zasadzie wystarczy samo A2, bo mamy 256 możliwości, a szansa, że jakoś tak losowo się nam poszczęści, jest 1 do 256, więc statystycznie, a w zasadzie w 100% przypadków nam się uda. I to samo się odnosi do trzech elementów stanu, czyli kiedy mamy trzy elementy stanu, znaczy ignorujemy to czwarte równanie, nie musi być spełnione filowo, no to możemy iść to samo i brutfosować i A2 i B2. I taki atak wynosi, kosztuje nas 2 do 16 operacji, czyli grosza. To jest 60 tysięcy operacji, 65 536 dokładnie. No i to jest do zrobienia na kalkulatorze w poniżej sekundy. Tylko, że niestety jest problem, jeśli byśmy chcieli atakować pełny stricharz. Że. A tak, tu jest kod, jakby ktoś chciał sobie złamać trzy rundy stream Hasha. No i w zasadzie jest to parę linie, które force'ują to równanie, które wcześniej prowadziliśmy. Tylko, że problem jest, jeśli chcemy. Choroba boli. Już żyję. Chyba nie. Przepraszam, jestem chory trochę. Więc teraz tylko obrazki będą. Ale spokojnie już kończymy, jakoś dożyję. Więc teraz jest problem, ale okazuje się, że jeśli cofniemy runę aes się, to możemy brutforsować nie po bajcie, tylko po bloku. Czyli spoko, spoko mam jeszcze wodę, dziękuję. Czyli możemy brutforsować. 4 bajte, i wtedy mamy szansę 1 do 34 miliardów, że nam się uda. Co nie jest jakoś bardzo dużo, ale komputer ciągle ogarnia. Więc jeśli połączymy to z poprzednim atakiem, to daje nam to złożoność 2 do 48. Co no już zajmuje dużo, ale no jak to się odpali na odpowiednio długi okres czasu, na przykład parę godzin, no to da radę. No i jedna zmiana, której to wymaga w kodzie. <laughs> Tak, no musiałem przepisać na ceł, no bo niestety nie działo. To jest takie coś, czyli tutaj jest zmienna mod, parametr mod w pętli, w którym budujemy wszystkie możliwości d no i podstawiamy odpowiednie miejsce. Jeśli coś takiego zrobimy, to okazuje się, że to nawet działa i da się wygenerować takie dwa pliki, które dają kolizję, więc oznacza to, że no być może stream hash w obecnej wersji nie powinien być używany, przynajmniej w praktycznych zastosowaniach, no bo to są jednak różne pliki, na przykład sha 512 daje inny wynik. I co chciałem przez to przekazać? Chciałem przez to przekazać, że własna kryptografia jest trudna. Chciałam przez to przekazać, że jeśli nawet zawodowi kryptografowie robią algorytmy, które się da złamać, na przykład MD5 albo SHA1 albo StreamHash, to szansa, że jakiś szary człowiek, jak na przykład ja, albo pewnie większość z Was wymyśli coś silnego, jest prawie że zerowa. Więc dlaczego się tak dzieje, to już mówiłem, że atakowanie jest zawsze prostsze niż obrona bo wystarczy przewidzieć wszystkie możliwości ataku poza jednym, no i ktoś prędzej czy później to znajdzie. Dlatego tacy ludzie jak na przykład ja, który w zasadzie bardziej broni systemy niż atakuje, mają no, ciężkie życie, no bo prędzej czy później ktoś się łamie, a później jest pytanie dlaczego tego nie przewidziałeś. No niestety się nie da. No i to jest w zasadzie tyle, został mi epilog. <laughs> Jeszcze może 3 minuty głosu, więc... Jeśli ktoś jest zainteresowany tematem i chciałby coś, gdzie jest mniej kotów, a jakoś więcej kontentu, albo coś ciekawiej przedstawione, to ten pierwszy artykuł mnie kiedyś zafascynował Jest właśnie o szyfrowaniu i o tym, dlaczego nie powinno się używać ASA bezpośrednio. A drugi artykuł to jest samo reklama, bo w sumie napisałem do programu o czymś podobnym i tam też jest mądrzej niż tutaj. To znaczy, jest więcej faktycznie kryptografii, a mniej kopiowania kodu ze tak Overflow. No i być może jeszcze będzie trzeci artykuł. Jak ktoś jest bogaty, to może kupić ten, tą programistę, tego programistę, coś, w tym miesiącu wyszedł, a jak nie, to mam pozwolenie, żeby za pół roku to wypuszczać posty do internetu, więc można poczekać. I jeszcze, jak ktoś lubi robić jakieś dziwne rzeczy w jakimś fajnym miejscu, to okazuje się, że jest takie miejsce na świecie i nawet rekrutujemy i nawet nie trzeba wiedzieć jakoś bardzo dużo, chociaż coś tam warto wiedzieć, na przykład co to jest komputer albo coś. No i nie, można wysłać CV, nie zaszkodzi albo może, nie wiem, na pulpicie komuś z nas zostawić, to na pewno się dezwiemy wtedy. I no tak. I dziękuję wszystkim. W sumie tyle. I czy ktoś ma pytanie jakieś. Czy dałoby się może zatrudnić nie wiem, typu... No dobra, nie będę używał jakichś takich frazesów typu AI, żeby sam wygenerował jakiś algorytm. A, żeby yy, sztuczna inteligencja generowała algorytm szyfrowania. Żeby sama próbowała w siebie później zamać, czy o, mogę, <laughs> mogę, nie mogę. Dobrać. Znaczy, zrobić by się na pewno dało. Pytanie, jakie by to dało wyniki. Generalnie, sztuczna inteligencja, nie jestem ekspertem, jakby, ale działa tak, że uczy się na wielu, wielu przykładach. No właśnie, chodzi o to, właśnie analizę tych w, w wielu przykładów, bo no, człowiek może prze przeanalizować N, a oni 100N. No właśnie, ale przez to mamy tu mocnych komputerów, więc oni mogą sobie mogę sobie przenozywać ileś tam miliardów, tak? Wydaje mi się, że to nie mogłoby działać na. W sensie jest tak, że czasami się wynajduje nowy algorytm, nową metodę ataków, na przykład Square Atak został wyna wynalezione na potrzeby łamania squara właśnie, i okazało się, że jest dobry na ESA. I chodzi o to, że co jakiś czas powstają nowe metody ataków na szyfry, których się wcześniej nie dało przewidzieć. <laughs> więc sztuczna inteligencja jakby nie mogłaby przewidzieć tych nowych metod ataków, żeby się przed nimi obronić. To po pierwsze, a po drugie sztuczna inteligencja działa tak heurystycznie mocno, więc kod, który by stworzyła, wyglądałby prawdopodobnie jak wielka masa spaghetti. I to może by było dobrze, może nie, tylko że jest problem, że na przykład urządzenia typu routery czy coś też chcą szyfrować i deszyfrować, no i to mogłoby bardzo wolno działać na nich. Na przykład AS został stworzony celowo tak, że jest bardzo szybki do zaimplementowania hardware'owo, no i jednocześnie da się go użyć przyspieszyć, używając RAMu, ale w sumie nie trzeba używać RAMu, jak ktoś nie ma RAMu. Więc wydaje mi się, że zaimplementowanie czegoś takiego w sztucznej inteligencji było bardzo trudne. Może nie niemożliwe, ale mamy jednak ograniczone możliwości obliczeniowe ciągle. To może ja? Michał Trojnara, autor Streamhasza. Po pierwsze, chciałbym podziękować bardzo za, za, za krytyczne spojrzenie na, 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 na mój pomysł. Jutro będę trochę o nim więcej opowiadał dla tych, którzy to trwają do wieczornego. Ja tak, się usprawiedliwię. Ja wcześniej pisałem z Michałem. Michał nie miał przeciwko, żeby zaprezentować i jest bardzo dobrym człowiekiem. Tak. <grystanie> <grystanie> Prywatnie. Także, 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 także bardzo, 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 bardzo fajnie, że ktoś. No bo To znaczy, te, te algorytmy, które, które, z którymi konkurujemy. Które przez profesorów uniwersytetów różnych zostały zostały stworzone, to one były przejrzane przez ich grono studentów, tak? my, my, którzy tutaj pracujemy jakoś tam plus minus samodzielnie, tak jak ja, nie mamy tego komfortu, żeby, żeby, żeby uzyskać rzetelną, rzetelną ocenę przed upublicznieniem swojej pracy. Dlatego dla mnie to jest bardzo cenne, że, 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 że ktoś mógł na to, na to krytycznie spojrzeć i. i no, jest to możliwość poprawy i, i stworzenia wersji piątej algorytmu, która, która, która będzie lepsza, ale o tym, o tym, o tym więcej wczoraj. Jutro. jutro. No tak. O tym więcej jutro na, jutro na ostatniej sesji. Natomiast jedna drobna uwaga co do, co do treści. Jeśli chodzi o, o, o message digest, zrobienie przy pomocy funkcji skrótu, no to tam wystarczy. Yy, nie, nie potrzeba i czmaga stosować, wystarczy umieścić, umieścić, żeby, żeby zapobiec atakowi length extension wystarczy, wystarczy sekret umieścić na końcu. Tak, po, po wiadomości Tak, wystarczy na length extension, ale to też nie jest idealne rozwiązanie. Co o czym. No... Tak. Natomiast to oczywiście no, no, natomiast oczywiście ja HMAC został tak, żeby żeby, 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 oprócz tego, oprócz tego, żeby zapobiec length extension również, hmm. również umożliwić. Um, zapewnić bezpieczeństwo w wartości message digest, nawet jeżeli funkcja skrótu, która pod spodem siedzi, nie jest idealna, tak, on jest. tak jasne. Tylko, że miałem 160 slajdów i w sumie jestem zdziwiony, że zążyłam w ogóle w godzinę, więc staram się. No, tak, nie wchodzi w takie rzeczy, ale oczywiście racja. Jutro mam nadzieję, że będzie o tym. E, jeszcze takie pytanie było za pośrednictwem sieci. Ludzie się pytali, czy gdzieś udostępnisz tą prezentację, żeby sobie mogli poczytać i poklikać po niej. E, tak, ona jest w ogóle w html więc można dużo klikać. I na moim blogu tailcall.net czy coś tam na początku było, będzie wrzucone. Okej, okay, dzięki. Ktoś jeszcze? Więc chyba tyle. To dziękuję.